na kanale Wetrehab. W tym odcinku porozmawiamy sobie o operacji resekcji głowy i szyjki kości udowej. W pierwszej części programu porozmawiam z panem doktorem Kacprem Weiglem. E, witaj Kacper. Ja Dziękuję, Cześć. że się dla mnie czas. Pan doktor jest specjalistą chirurgii weterynaryjnej i przybliży nam ten temat właśnie od tej strony, takiej chirurgicznej. A w drugiej części programu zostanę już tylko ja i opowiem Wam o tym, jak wygląda rehabilitacja takiego pacjenta i ewentualnie co możecie też sami wykonywać u swojego pupila po takim zabiegu w domu. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy w takim razie od tego, co to jest, na czym polega ten zabieg i w ogóle dlaczego się go wykonuje. Zabieg resekcji głowy i szyjki kości udowej jest to zabieg chirurgiczny, który stosujemy podczas urazu lub choroby zwrotniowej stawu biodrowego. Zabieg ten polega na usunięciu tych struktur z aparatu ruchu, tak aby pacjentowi umożliwić bezbólowe funkcjonowanie. Zabieg ten jest... Leczeniem, znaczy metodą leczenia z wyboru w trakcie konkretnych jednostek chorobowych lub również w trakcie, powiedzmy, terapii przeciwbólowej, która umożliwi mu pacjentowi dalsze funkcjonowanie. Czyli jakie to są sytuacje? Bo jakieś pourazowe okay. przede wszystkim? Jeżeli, tak? jeżeli chodzi o, kiedy, stosuj, kiedy możemy wykonać ten zabieg, ten zabieg najczęściej wykonujemy w, w Stanach typowo pourazowych, w stanach ostrych pourazowych, wtedy, kiedy dochodzi do, do złamania jednej ze stóp, czy to szyjki kościółdowej, kości czy też głowy kościółdowej, przy... Zwichnięciach przy urazach miednicy, tym złamaniach, skomplikowanych złamaniach śródpanywkowych lub także przy przewlekłych procesach zwyrodniowych albo przy przewlekłych procesach powiedzmy, przy przewlekłym zwichnięciu stawu biodrowego. Czyli takie można powiedzieć kolokwialnie beznadziejne sytuacje, które no których po prostu nie da się naprawić mhm. chirurgicznie, albo gdzie jest przewlekły silny ból i pacjent cierpi nie można mu w inny sposób e, użyć tak. Generalnie to jest taka struktura, która podlega tak. ciągłej pracy obciążeniom i nie, za dużo tam nie można. E, tak, natomiast generalnie, generalnie ten zabieg jest dedykowany mm, głównie u pacjentów, którzy na przykład, to jest u, u raz małych, cierpią na chorobę gdzie nie mamy możliwości jak gdyby innej metody zastosowania innej metody leczenia. Natomiast jeżeli mamy tylko i wyłącznie jakąkolwiek możliwość próby ratowania stawu biodrowego, powinniśmy ją zastosować. Resekja głowy udowej jest powiedzmy zabiegiem chirurgicznym nieodwracalnym. Po tym zabiegu praktycznie nie jesteśmy w stanie wykonać żadnej innej procedury, która miałaby znowu pomóc pomocną pacjentowi, więc rezerwujemy jako po prostu ostateczną metodę leczenia pacjenta. Nie ukrywam ze swojego takiego doświadczenia zawodowego. Tą, tą rzeczywiście tą, tą metodę stosuję, tak jak już powiedziałem, wcześniej wspomniałem o u młodych psów raz naj, tych miniaturowych najczęściej, czyli lekar w pertesie, lub bardzo skomplikowanych złamaniach śródpanewkowych miednicy, albo czasami przy takich naprawdę z przewlekłych, przewlekłych zwiknięciach stawu biodrowego. Natomiast również ta metoda jest powiedzmy, stosowana też ze względów ekonomicznych właścicieli, dlatego kiedy nie jesteśmy w stanie wykonać innej operacji typu, typu nie wiem stabilizacji stawu, stawu biodrowego, czy, czy też odtworzenia np. więzadła obłego, czy na przykład pełnej protezy, wstawienia pełnej protezy stawu, endoprotezy stawu biodrowego. Kiedy właściciel po prostu nie stać na taką procedurę, jak gdyby no, jest, zawsze jest ta alternatywa, która, 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 która umożliwi temu pacjentowi prawidłowe i funkcjonowanie bez bólu, bo dla nas najważniejsze w, w leczeniu zwierząt jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że ten pacjent będzie żył bez bólu w jak największym komforcie. Nie będzie cierpiał. Tak jest. To jest oczywiste. Yy, a mm, czy to jest bardzo skomplikowany zabieg? To znaczy, ja wiem, że on jest traumatyzujący, traumatyczny, bo jednak nie ma ale... Jest to ale. Jest to zabieg, który jest. Jest traumatycznym zabiegiem. No, niestety musimy wykonać y, złamanie, czyli u, też usunięcie tych struktur, y, struktur kostnych. Y, staramy się to robić jak najmniej inwazyjnie, to znaczy nie oszczędzając y, przede wszystkim mięśnie. Natomiast y, y, pff, jak gdyby ból pooperacyjny no, takich pacjentów jest stosunkowo duży. Y, Terapii, powiedzmy przeciwbulowej, najważniejsze są przede wszystkim podejście jest farmakologiczne, czyli farmakoterapia. Jest również jak najszybsze wprowadzenie w fizjoterapii. Fizjoterapii. Oraz również tej terapii manualnej. Jeszcze byśmy mogli powiedzieć, jak ile czasu taki pacjent średnim, to wiadomo, że y, różnice osobnicze są bardzo duże i czasem ten czas jest mniejszy, mhm. czasem większy, ale tak, statystycznie, ile więcej czasu potrzeba na taki powrót do w miarę niezłej sprawności. Jeżeli chodzi o stany ostre, nagłe, Czyli przy takich, powiedzmy, w, przy na przykład u lekach, tak, u, tak, u młodego psa lekkaw czy jakieś skomplikowane złamanie głowy kości udowej, czy szyjki kości udowej, to taki pacjent stosunkowo, powiedzmy, gdzie inne struktury powiedz, są zdrowe, taki pacjent stosunkowo szybko dochodzi do, do, do sprawności i do dobrego funkcjonowania, to jest nawet około 6 tygodni. Natomiast jeżeli mówimy o tym zabiegu wykonywanym u, u, u psów czy u kotów z przewlekłym procesem zapalnym, z przewlekłymi zmianami strukturalnymi niestety te efekty już nie są takie, takie rewelacyjne, dlatego, czy takie dobre, dlatego, że, dlatego, że zmienione struktury tkanki, zwłóknienia pewnych struktur osteofity niestety powodują to, że ten proces adaptacji tego pacjenta do nowej sytuacji, do do, do braku tej struktury kostnej, niestety powoduje to, że, że, ta, że ten okres jest bardzo, bardzo wydłużony, czasami do, do pół roku. Nie ukrywam, że, że ja rzeczywiście z efektów jestem najbardziej zadowolony u, u, u pacjentów tych młodszych, natomiast u tych starszych pacjentów, niestety te efekty nie, nie są takie, nie, nie są zawsze takie, takie jakbyśmy oczekiwali. Skąd się bierze sytuacja, gdzie y, niektórzy pacjenci w zasadzie w kilka dni po zabiegu już delikatnie próbują y, czubkami palców obciążać tak. tą łapkę, kończynę, y, a niektórzy pacjenci no po trzech miesiącach jeszcze mają kończynę w tak. górze jest, i, i w ogóle unikają to jest bardzo, to jest bardzo, bardzo. Czy coś może później? to wynika z tego, że coś poszło nie tak? Czy... To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że z, z, jak, sam, sam jak gdyby notuję w, w swojej pracy klinicznej, że tak jak powiedziałem wcześniej, zdecydowanie pacjenci po urazach ostrych zdecydowanie szybciej wracają do, do pełnej aktywności niż ci pacjenci, którzy są, żyją z przewlekłym procesem na przykład zwrotniowym stawu biodrowego, to po tym zabiegu taki pacjent dochodzi zdecydowanie dłużej. Bardzo z duża niechęć czasem takiego pacjenta do obciążania tego, tego stawu, ale to też wynika z tego, że że przez to, że są pewne ograniczenia, pewne zwłoknienia, pewne ograniczenia w, w, jak gdyby też w funkcjonowaniu też innych struktur yy, yy, powiedzmy stawu biodrowego, tak jak mięśnie, czy też torebka stałowa, czy też, yy, stawowa, czy też yy, więzadła. Niestety ten, ten pacjent zdecydowanie potrzebuje dłużej tego czasu do, 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 do dojścia do, do zadowalających czy satysfakcjonujących nasz efektów klinicznych. Jeżeli chodzi o komplikacje w, w trakcie takiego za, zabiegu, no oczywiście oprócz takich powiedzmy wynikających standardowo z przeprowadzonego zabiegu operacyjnego, to znaczy jakieś powyższone zapalenia, rany, czy też jakieś powiedzmy, m, czy też trudności w gojeniu skóry. To takimi komplikacjami również jest nieodpowiednie, ewentualnie docięcie, powiedzmy, tej linii przeprowadzenie tej linii cięcia wzdłuż szyjki kości udowej, pomiędzy tak naprawdę krętarzem większym i mniejszym. Czasami jest to też niestety zbyt duże, zbyt obszerna resekcja, która gdzieś tam wchodzi niestety na, na krętarz mniejszy. Też dochodzi czasami do niestety śródzabiegowego złamania niestety krętarza większego, co jest dosyć poważną komplikacją, z którą my musimy, my musimy sobie z nią poradzić w trakcie operacji. Natomiast, natomiast tak naprawdę dosyć istotną, istotną też sprawą jest właśnie dobór odpowiedniej techniki, dlatego że w, na przykład, tak jak mówię, w trakcie na przykład skomplikowanych złamań miednicy czy, czy złamań śródpanewkowych, w tym złamań śródpanewkowych, niestety musimy czasami dostosować i w pewien sposób modyfikować tą metodę tak, żeby jak, na, jak, najlepiej, jak najlepiej, jak najbardziej umożliwić tą pacjentowi bezbólowe funkcjonowanie, bo jeżeli mamy zaburzenie też ułożenia głowy, kości, udowej względem panewki, to czasami też musimy wykonać pewną e, pewien, e, pewną procedurę, która e, która polega na przycięciu, jak gdyby rąbka na przykład rąbka panewki, czy też e, powiedzmy w, Ułożeniu między powiedzmy kością udową a panewką, również innych struktur miękkich, tak, żeby temu pacjentowi jak najbardziej umożliwić poprawne funkcjonowanie. No właśnie, tu zacytuję takie pytanie typowego lajka: czy hmm. może być ta kość jakoś na tyle nieodpowiednio przycięta, że będzie drażnić? Niestety ten, zdarza ten... się, to, to zdarza się, myślę że. Mogę sobie powiedzieć, że większość y, operatorów, która przeprowadza ten zabieg, spotka się z, takim, y, z taką komplikacją. Ta komplikacja niestety nie jest y, y, bardzo uciążliwą, natomiast ona wymaga niestety ponownego, niestety, y, ponownego powiedzmy, dojścia do, do, do stawu operacji i operacji i po prostu dokładnego docięcia ewentualnie struktur, y, struktur kostnych. No, my się staramy zawsze po, po, tych, po tych operacjach wykonywać kontrolę radiologiczną, która, która nam, jak gdyby, no. Y, Pokazuje, czy, czy, jak gdyby docięcie, czy cięcie zostało dobrze przeprowadzone. Aczkolwiek czasami jest tak, że niestety biologia jak gdyby, no, kieruje się własnymi zasadami, i niestety okazuje się, że czasami dany pacjent, po prostu przez różne względy, tak w pewien sposób układa tę koźżonę i tak obciera tą panewkę. Wtedy no, też musimy dokonać ewentualnie rewizji i jeszcze raz ewentualnie przeprowadzić odpowiedni zabieg, zabieg stosując odpowiednie jeszcze modyfikacje tej, tego, tej procedury. Kiedy, kiedy powinno nas to zaniepokoić, i kiedy powinniśmy pomyśleć o tym, kiedyś powinna ta czerwona lampka zapalić, że kurczę jednak chyba pójdziemy na jakąś tam wcześniejszą konsultację do, do, do operacji Tak, no my myślę, że, że taka, taka standardowa procedura to, jeżeli w, my w trakcie kontroli pooperacyjnej, powiedzmy około 6 tygodni po i gdzie mam zastosowaną no pełną fizjoterapię, gdzie pies cały czas ewentualnie właściciele czy, czy, czy zoofizjoterapeuta pracuje nad dojściem do odpowiedniej sprawności pacjenta, nie mamy tych efektów, no to już wtedy zaczynamy pogłębiać tą diagnostykę, wykonując oczywiście zdjęcie, zdjęcie rentgenowskie, oceniamy sobie mniej więcej proces, proces gojenia. Jeżeli e, oczywiście czy wtedy dostosujemy się do dodatkową farmakoterapię, czy jeszcze modyfikujemy ewentualnie zalecenia zoofizjoterapeutyczne, podczas kolejnej kontroli, która jest po kolejnych czterech, czy na przykład na trzech miesiącach, jeżeli nie ma tej, tej, tego progresu w dochodzeniu do zdrowia, no to niestety no musimy jeszcze raz wykonać to zdjęcie radiologiczne, ewentualnie, czy tam czasami wykonanie funkcji tego stawu, pobranie, zaaspirowanie, czy tam się nie zbiera jakiś płyn zapalny, czy, czy nie mam jakiegoś nadkażenia bakteryjnego. Czasem się zdarzają takie sytuacje, ale również to są sytuacje, w których jesteśmy w stanie sobie w stanie poradzić. No, to trzeba dodać, że to generalnie nie są sporadyczne, to nie jest na porządku tak, dziennym. Tak, tak. To się może zdarzyć, ale no, nie ja, musimy, ja tych nie pacjentów musimy. mam bardzo dużo do mnie trafia po, ty, mm -hmm. po tej procedurze i no, muszę ze swojego punktu widzenia powiedzieć, że tego typu sytuacje są, zdarzają się, ale bardzo rzadko. Tak. Generalnie to jeszcze dodam, że chyba taki, takie ostre stany, gdzie po prostu jest silna bolesność, bo miałam ze dwa przynajmniej razy, jak nie więcej, takich pacjentów, gdzie no, już to mówiliśmy o nastu dniach, czy, czy nawet już zaczynały tygodnie lecieć a była no, duża tkliwość, tak? bo pierwsze dni ok, może być jakaś tkliwość, może być bariera e, psychiczna, behawioralna, no ale już po takim dłuższym okresie jest tak, że no, nie, w ogóle pacjent nie pozwala um, dotknąć się do tej kończyny i, i jakakolwiek próba manipulacji tak. kończy się pis. Piskiem. Tak, to już jest to wtedy to jest się nam rzecz, za, zapala czerwona lampka, rzeczywiście, przy takim ostrym stanie, stanie bólowym, to rzeczywiście powinna się zapalić. Się sprywa się sprywa. Tak, i to nawet czasami faktycznie, nawet kiedy radiologicznie mamy jakiś cech, powiedzmy, zmian strukturalnych kości, czyli jakieś tam cech zapalenia to i tak czasami warto wykonać tą funkcję tego stawu, zobaczyć, czy, czy tam cytologię zobaczyć z tej, z tej mazi, która tam dalej gdzieś, gdzieś jest, żeby ewentualnie, ewentualnie sprawdzić, czy tam nie ma jakichś po prostu zapalnych, czy też nie, nie ma jakichś bakterii. Natomiast muszę powiedzieć, że yy, yy, operuje też bardzo dużo psów yy, czy kotów fundacyjnych, yy, które trafiają gdzieś do fundacji z przewlekłymi jakimiś uraza, urazami okolic stawu biodrowego. I czasami nie mamy po prostu innego wyjścia, tylko musimy niestety podjąć decyzję, o, o usunięcie tej głowy i szyki kości udowej. I muszę powiedzieć, że ta, ta, tacy pacjenci bardzo długo dochodzą do, do, do sprawności. Zdecydowanie ten okres wydłuża się nieprawdopodobnie. Jest duża niechęć do, do pracy takiego zwierzaka nad, nad tym stawem, jest bardzo duża tkliwość i to. Musimy wtedy zastosować tą taką dosyć intensywną e, terapię kombinowaną, to znaczy farmakoterapię oczywiście razem z zoofizjoterapią, żeby temu psu jak najbardziej umożliwić dojście do, do zdrowia. Okay. Czy możesz też troszeczkę uspokoić tutaj y, ewentualnych y, przyszłych potencjalnych mm -hmm. tutaj, takich opiekunów, tak. którzy y, no, będą mieli pupila po takiej operacji? Mm -hmm. Chodzi mi o y, szybkość wprowadzenia fizjoterapii, tych ćwiczeń, bo generalnie no, te procedury wprowadzamy dosyć szybko i w zasadzie na porządku dziennym jest, że jak przychodzą klienci, pac pacjenci, no powiedzmy, e, no ja już tutaj zaczynam wdrożać, wdrażać pewne procedury, głównie tak. zaczynam od ruchów biernych. No to jest przerażenie w oczach, że panie, przecież to dopiero było cięte. <laughs> Tutaj coś urwiemy, zepsujemy. No, no, jest... Ja wiem na co to, to chodzi, powiedzieć... ale żeby to tak. z ust chirurga no, tak, Muszę to powiedzieć, że to jest naprawdę jedyny chyba zabieg chirurgiczny w zakresie ortopedii weterynaryjnej, który absolutnie wręcz nakazuje po w samym zabiegu, jak największą ilość ruchu bez żadnych ograniczeń. Dla nas niesłychanie istotnym jest to, żeby tego pacjenta jak najszybciej wdrożyć aktywność, żeby ten pacjent jak najczęściej, najszybciej zaczął korzystać z kończyny. Tu jest parę takich szczegółów. Przede wszystkim podczas tego zabiegu mimo wszystko zmieniamy trochę, trochę anatomię tej, tej kończyny. Ona się przede wszystkim skraca, ona idzie troszkę do góry, więc zaczynają mięśnie. Po prostu się ją obkurczać i bardzo mocno przytrzymywać tą yy, tą. Kość udową, niestety, przy panewce. Dla nas najistotniejsze jest to, żeby nie było tej, tego zbyt dużego przyparcia, żeby nie było tego tarcia, żeby ten pacjent właśnie już poruszał się bezbólowo. Dlatego tak ważne jest, żeby już tak naprawdę w trzecim, czwartym dniu od zabiegu jak najszybciej wprowadzać ruchy bierne, żeby tą kończynę prostować, zginać, żeby ją rzeczywiście starać się układać w jak, jak najbardziej różnej pozycji, tak żeby ten zakres ruchu. Już powiedzmy w, po, po wyzdrojeniu był jak najlepszy, bo oczywiście ta metoda, ona oczywiście przede wszystkim ma zadanie jak gdyby umożliwić pacjentowi funkcjonowanie bez bólu, natomiast ona ogranicza po tej operacji jest zdecydowane ograniczenie ruchomości stawu biodrowego. Czasami jest to 10%, czasami jest to 30%, u niektórych jest to nawet 50%. Natomiast najważniejsze było dla to, żeby właśnie nie było tego bólu i żeby ta sprawność. Tego, 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 tego stawu, żeby ta mobilność tego stawu była po prostu jak największa. Dlatego musimy o to zadbać, już w, tak naprawdę, w pierwszych dniach od zabiegu. I proszę się nie martwić, e, nic się nie powinno wydarzyć. E, natomiast, no, jak najbardziej, my zalecamy jak najszybsze wprowadzenie aktywności, aktywności ruchowych. Dokładnie, no tam już się więcej nie da zepsuć. Niestety tak, <laughs> <Tego śmiech> tak. W zasadzie nie ma normalnego. Także tak. To podsumowując mhm. jeszcze w takim razie mamy już pacjenta po tym zabiegu, wiemy, że tak. ta fizjoterapia powinna być szybko wdrożona. Czyli takie krótkie podsumowanie Rezima. zaleceń, tak, zaleceń pooperacyjnych <słuch> dla takiego pacjenta. Przede wszystkim przede wszystkim odpowiednia farmakoterapia, zadbanie o ranę pooperacyjną, i trzy przede wszystkim to jest. Prowadzenie jak najszybciej fizjoterapii, która polega przede wszystkim w pierwszych dniach na oczywiście ruchach biernych oraz na działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, natomiast w późniejszym czasie, jak najszybszym jak najszybciej przywróceniu odpowiedniego wzorca ruchowego, który między innymi umożliwia działanie na bieżni wodnej. Oczywiście również też treningi Cora, Cora Stability, które też mobilizują zmobilizują. Generalnie poprawiam pracę mięśni głębokich, tak żeby ten pies po prostu w jak najszybszym czasie mógł wrócić do, do pełnienia aktywności i żyć bez bólu. Dokładnie. Ja za chwilkę w drugiej części programu właśnie troszeczkę dokładniej opowiem, jak wygląda ta fizjoterapia. A teraz chyba dziękuję. Doktor się śpieszy już na zabiegi. <grym 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 dziękuję, <grym dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki Adam. Do, do nadzieję, zobaczenia. Do usłyszenia. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żebyśmy na inne tematy porozmawiali. Dzięki, Zapraszam Dzięki Za zaproszenie. na drugą część. Do widzenia. Teraz opowiem o rehabilitacji po operacji resekcji głowy i szyjki kości udowej u psa. Możemy tutaj sobie wyróżnić takie dwa elementy. Pierwszy to jest postępowanie kliniczne, czyli takie, które uzyskacie w klinice weterynaryjnej, w lecznicy czy w gabinecie z I drugi element to jest postępowanie takie domowe, gdzie to właściciel, czy też opiekun zwierzęcia może, a właściwie powinien wykonać pewne procedury. Zacznijmy od postępowania domowego. Może w pierwszej kolejności powiedzmy o takiej normalnej aktywności, bo minimalnie ją trzeba Zmodyfikować, to znaczy ta aktywność powinna być na początku, w pierwszych dniach po zabiegu nieco mniejsza. Czyli ograniczamy spacery w takim znaczeniu, że powinny być one nieco krótsze. Ciężko tak powiedzieć co do minuty, ile one mają trwać. To wszystko zależy od aktywności danego osobnika, bo jedne psy chodzą na dłuższe spacery, drugie na krótsze. Tu po prostu musimy przyjąć zasadę, że powinny one być nieco krótsze niż były do tej pory. I tu chodzi nie tylko o to, żeby chronić operowaną okolicę ciała, ale przede wszystkim, by chronić tą przeciwległą kończynę, która w, w, w tej chwili jest bardziej narażona na większe obciążenia. Aczkolwiek u. Niektórych pacjentów taka sytuacja już miała miejsce przed zabiegiem, bo nierzadko się zdarza, że ci pacjenci, którzy wymagają takiego postępowania chirurgicznego, no oni i tak z tej kończyny za dużo nie korzystają i przenoszą ciężar właśnie na tą przeciwległą. Niemniej, no na początku. Dopóki zwierzę nie nauczy się na nowo korzystać z tej operowanej kończyny, przyjmujemy, że ta przeciwległa no, jest narażona na większe przeciążenia i by nie doszło do jakichś wtórnych uszkodzeń, urazów, no, staramy się te pierwsze dni przynajmniej tę aktywność nieco, nieco ograniczyć. Chodzi o to, żeby te spacery były po prostu troszeczkę krótsze. I żeby nie przeforsowywać, czyli nie, nie biegamy z psem, nie rzucamy mu aportów, ograniczamy taką swobodną zabawę z innymi psami, szczególnie z większymi, tak by gdzieś no, przy takiej zabawie, no, przy naskakiwaniu, no, to nasze zwierzę się nie przewróciło, nie uszkodziło sobie e, jakiegoś innego elementu ciała. Natomiast no, nie możemy całkowicie unikać tych spacerów. E, to to ograniczenie ruchu nie jest jakieś drastyczne, tak jak przy innych procedurach chirurgicznych. Także musimy zapewnić jednak możliwość wychodzenia na spacery, tylko tak jak powiedziałam przed chwilą, żeby były one nieco łagodniejsze, nieco krótsze, przynajmniej przez kilka pierwszych dni. Natomiast w kolejnych dniach adekwatnie do odzyskiwania. Przez zwierzę sprawności, te spacery już wydłużamy, czy po prostu wracamy do normalnej aktywności. Natomiast jeżeli chodzi o już takie bardziej zaawansowane działania, które może wykonać właściciel opieką zwierzęcia, to są przede wszystkim bierne ćwiczenia z zakresu ruchu. Nie będę dokładnie opowiadał w tym momencie metodyki tych ćwiczeń, ponieważ zrobiłem to już w innym filmie. Tutaj myślę, że będzie za chwilę link do tego filmu, więc jeżeli. Nie wiecie jak te ćwiczenia wykonać, to zachęcam do odwiedzenia tego filmu, do obejrzenia tego filmu. Tu tylko przekażę garść takich informacji konkretnie już związanych z tą procedurą, nad którą się dzisiaj skupiam. Tak jak już usłyszeliście wcześniej w tym filmie, te ćwiczenia możemy wprowadzać bardzo szybko, już od 3-4 doby po zabiegu. Niektórzy zalecają, by te ćwiczenia zacząć wykonywać już przed operacją, i to jest dobry pomysł, bo po pierwsze, pomaga to przyzwyczaić zwierzę do tych procedur, i w momencie, gdy będzie już po operacji, no To nie będziemy musieli obarczać go dodatkowym stresem, jakim jest wykonywanie tych ćwiczeń, bo już będzie to znana dla niego procedura. No i z drugiej strony, jest to też takie oswojenie samego opiekuna, właściciela zwierzęcia z tymi procedurami. No bo po, takim operacji, po takiej operacji zazwyczaj ludzie mają, no, gdzieś z tyłu głowy taka lampka się zapala, że no to był poważny zabieg, było cięcie tkanek, i ja teraz tym muszę ruszać. Zazwyczaj, no, unieruchamiamy jakąś część ciała, jak mamy ją obolałą, zranioną. Więc no tutaj, tutaj mamy takie awersje przed tymi ćwiczeniami, i w sytuacji, gdy już wcześniej opiekun się zapozna z tym ćwiczeniem, nauczy się je wykonywać, też śmieliej będzie tą procedurę wykonywał, co oczywiście będzie z korzyścią dla pacjenta. Mimo, że zabieg dotyczył stawu biodrowego, to ćwiczymy wszystkie stawy w tej kończynie, ponieważ no, w tej chwili ta kończyna nie jest normalnie używana, więc wszystkie stawy nie pracują tak, jak powinny, a w wielu przypadkach. No, ta kończyna już od dłuższego czasu nie jest używana w normalny sposób, ponieważ no, u pacjentów gdzieś tam z, z jakimiś zwyrodnieniami, z większymi zmianami. W tkankach to takie zwierzę często już przez dłuższy okres odciąża taką kończynę, przez co no, mogą się pojawić jakieś ograniczenia zakresu ruchu, także mm, warto przyćwiczyć wszystkie stawy. Zaczynamy zawsze od stawów dystalnych, czyli tych dalej położonych od środka ciała. Zaczynamy w związku z tym od palców, później staw skokowy, staw kolanowy, no i na końcu biodro. Wszystko sobie na spokojnie jeszcze raz obejrzycie w filmie pod tytułem Bierne ćwiczenia z zakresu ruchu, który możecie znaleźć, jak już powiedziałam, na moim kanale. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, to trzeba zawsze ustalić indywidualnie ze swoim terapeutą. Przeważnie jest to około 20-30 powtórzeń 2-3 razy na dobę. To ćwiczenie... No, ciężko jest przedawkować, więc czasem, możecie, czasem może być potrzeba wykonywania tych ćwiczeń częściej, ewentualnie z mniejszą ilością powtórzeń, ale to już, tak jak powiedziałam, musicie sobie indywidualnie ustalić ze swoim terapeutą. Oczywiście na początku możecie się spotkać z pewną awersją. U zwierząt do wykonywania tych ćwiczeń szczególnie właśnie w obrębie stawu biodrowego największy dyskomfort może sprawiać prostowanie stawu biodrowego czyli mówiąc kolokwialnie wyciąganie kończyny miednicznej do tyłu to jest jakby może być najmniej przyjemne Niemniej, oczywiście, w porozumieniu z lekarzem z, czy z fizjoterapeutą, staramy się powoli, systematycznie to ćwiczenie wykonywać. I oczywiście, to jest bardzo indywidualna sytuacja, jeżeli chodzi o reakcję na te ćwiczenia. Niektóre zwierzęta bardzo dobrze to tolerują nie mają z tym żadnego problemu, niektóre troszkę się niepokoją szczególnie przy manipulacji w obrębie stawu biodrowego przy tym wyproście. Niektóre reagują nieco silniej, a zdarza się, że niektóre reagują bardzo silnie, ewidentnie dają znać, że odczuwają wręcz silny ból. Jeżeli ta sytuacja się utrzymuje dłużej niż kilka dni, no to może nas to już troszeczkę niepokoić, warto tutaj się skonsultować. Z lekarzem, weterynarii. Pamiętajmy, że naszym celem jest tutaj utrzymanie odpowiedniego zakresu ruchu w kończynie i, jakby, reedukacja chodu, czyli przyzwyczajenie, nauczenie zwierzęcia na nowo korzystania z tej operowanej kończyny. Czasem zwierzęta mają już utr utrwalony inny sposób poruszania się, taki, który odciąża tą operowaną kończynę, ponieważ no, przez dłuższy czas był jakiś problem, chociażby związany ze zwyrodnieniami, i nauczyło chodzić praktycznie na trzech kończynach i po, te, po takiej operacji na początku może się zdarzyć, że tym bardziej no, chętnie będzie ją trzymało tą operowaną kończynę w górze czy też w niektórych sytuacjach bardziej wrażliwe zwierzęta z niższym progiem bólu, no, mogą po prostu po takiej operacji obawiać się, obawiać się obciążyć tą kończynę co z czasem ten problem, jeżeli nic z nim nie zrobimy, będzie po prostu się najprawdopodobniej pogłębiał. Kolejnym ćwiczeniem, które może wprowadzić tutaj zo fizjoterapeuta, to może być tak zwany taniec. Ćwiczenie polegające na zmianie środka ciężkości psa, czyli krótko mówiąc, chodzi o to, żeby podnieść przód psa nieco do góry. Na odpowiednią wysokość, cokolwiek to znaczy, a znaczy to to, że zaczynamy oczywiście od lekkiego uniesienia i yy, obserwując zwierzę, jak sobie radzi, yy, nieco tą yy, wysokość yy, zwiększamy. Ma to na celu yy, z jednej strony yy, zachęcenie, żeby nie powiedzieć zmuszenie yy, pacjenta do obciążenia operowanej kończyny. Z drugiej strony, jeżeli zmienimy ten środek ciężkości, to tą kończynę mocniej obciążymy niż gdyby była, e, niż gdyby ten ciężar był rozmieszczony na wszystkie cztery kończyny. Jeżeli chodzi o metodykę tego ćwiczenia tak jak powiedziałem, stopniowo powoli e, podnosimy pieska, zaczynamy od niższej wysokości tak żeby tylko go lekko unieść, żeby ten ciężar się przeniósł na tylne kończyny, żeby pies poczuł, że stoi głównie na tych miednicznych kończynach, e, więc więc wtedy może dołączy tą operowaną kończynę. Z czasem możemy nieco podnosić tak, żeby bardziej obciążyć tą kończynę. Możemy trzymać psa za przedramiona, stojąc przed nim. Ewentualnie możemy chwycić go pod pachy, wtedy wygodnie będzie stanąć za nim. I ćwiczenie polega na początku tylko na staniu. Jeżeli już widzimy, że w miarę ładnie pacjent stoi, możemy, go, możemy z nim wykonać kilka kro kroków do przodu. <laughs> oczywiście to ćwiczenie można bardziej komplikować, ale no lepiej to już uzgodnić ze swoim terapeutą. Unikajmy raczej unoszenia psa za palce, śródręcze czy nadgarstki. Starajmy się, żeby chwycić właśnie za przedramiona czy podpachy. Ćwiczenia tego nie wykonujemy raczej na samym początku, tylko dołączamy je w międzyczasie i też raczej na zalecenie lekarza bądź terapeuty. U pacjentów, którzy potrzebują więcej czasu na to, by zacząć. Obciążać operowaną kończynę, często dołącza się taką sztuczkę. Mianowicie, na przeciwległą tą zdrową kończynę, możemy coś założyć. Czasem wystarczy gumka, czy jakaś tasiemka założona w okolicy stawu skokowego. Co jakby u niektórych psów powoduje to, że one skupiają mocno na tym swoją uwagę, zaczyna im to przeszkadzać, i u niektórych psów skutkuje to tym, że one zapominają, no tak w cudzysłowie, troszeczkę o problemie w tej operowanej kończynie i żeby odciążyć sobie tą, na której coś się nowego pojawiło, jakieś ciało takie obce, no niechcący zaczynają jakby korzystać z tej operowanej kończyny. To jest bardzo łagodny sposób i on nie zawsze się sprawdza. Niemniej warto zacząć od tego. Pamiętajmy tylko, żeby po pierwsze nie ścisnąć zbyt mocno na kończynie tej gumki czy jakiejś tam tasiemki. No i, i pamiętajmy, żeby koniecznie ją zdjąć zaraz po e, t, krótkim spacerze. No nie powinna być taka e, tasiemka czy gumka założona na dłużej niż 15 minut na kończynę. E, powiedzmy tam te 3-4 razy w ciągu dnia. E, I tak jak powiedziałam, e, to po prostu ma być przyczepione, nie ściśnięte. Nie możemy ścisnąć, dlatego że no, upośledzimy krążenie krwi w kończynie no i możemy stworzyć jakiś większy problem. No, największy problem będzie, jak zapomnimy taką mocno zaciśniętą tasiemkę ściągnąć. Także to ćwiczenie proszę bardzo wykonywać z rozwagą i pamiętajmy o tym, żeby zdjąć tą taśmę. Możemy też założyć zwykły bucik czy skarpetę zamiast tasiemki, a jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie jak do takiego buta czy skarpetki, włożymy coś, co będzie uwierało psa. Czyli może to być jakiś nieduży, okrągły kamyczek, jakiś plastikowy, gładki klocek. No coś, co będzie uwierało, przeszkadzało psu. Jednocześnie nie urazi go, nie skaleczy. No nie może to mieć żadnych ostrych krawędzi. Oczywiście to zakładamy na tą zdrową, nieoperowaną kończynę. Wtedy takie zwierzę, no mając przeszkodę, przysłowiowy kamyk w bucie, no, jak będzie go to uwierało to będzie próbowało odciążyć tą kończynę i automatycznie będzie przenosić ciężar na tą kończynę operowaną co z czasem jakby przyzwyczai przekona go, że jednak można z tej kończyny korzystać bo no, tutaj mamy do czynienia też z tak zwaną pamięcią bólu po prostu zwierzę zapamiętuje, że był jakiś dyskomfort czy ból związany z, obciążanym, z obciążaniem kończyny, no i uczy się, przyzwyczaja się, adaptuje. Do nowego sposobu poruszania się, czyli do poruszania się na trzech kończynach. I to jest dosyć częsty problem, że pacjenci, z jednej strony, boją się obciążać kończynę, bo pamiętają, że sprawia im to ból czy dyskomfort, a z drugiej strony, uczą się poruszać w nowy sposób, czyli po prostu na trzech kończynach. I tutaj nasze jest zadanie w tym, by z powrotem przywrócić ten prawidłowy wzorzec ruchu. W pierwszej dobie, ewentualnie w pierwszych dwóch dobach po zabiegu, możemy zastosować zimne okłady, które przede wszystkim będą działały przeciwbólowo czy przeciwobrzękowo. Pamiętajmy tylko, by nie kłaść takiego zimnego cold packa, czy jakiegoś worka z lodem bezpośrednio na skórę. Robimy to zawsze poprzez podkład. Kolejnym ćwiczeniem, które możemy na zlecenie lekarza lub zoofizjoterapeuty wykonywać w domu jest to ćwiczenie waruj-wstań czy siad-wstań. Wykonujemy je w taki specyficzny sposób, mianowicie dobrze jest by zwierzę ustawić przy ścianie. Bokiem do ściany, tą stroną, tą kończyną, która była operowana, z którą z pro, zwierzę ma problem z obciążaniem. Natomiast z drugiej strony stajemy my i wydajemy komendę. No dobrze, żeby zwierzę umiało to zrobić na komendę. Z pozycji siat do wstań. Ewentualnie, jak jesteśmy w lepszej formie, z pozycji waruj do wstań. Chodzi o to, by mm, zwierzę no, nie mogło... Y, y... Odciążyć tej kończyny i w, podnosić się tylko na tej zdrowej, bo w tym momencie no, nie ma takiej możliwości. Będzie musiało równomiernie obciążać obydwie kończyny, bo z jednej strony jest blokowane przez ścianę, z drugiej strony przez nas samych. E, więc z jednej strony no, jest jakby zmuszone do zrobienia tego m, obydwoma kończynami, z drugiej strony, przez to, że jest stabilizowane, będzie mu wygodniej, m, będzie mu łatwiej po prostu wykonać to ćwiczenie i dzięki temu będzie równomiernie obciąża się obydwie kończyny, przez co będziemy wzmacniać mięśnie w tej chorej operowanej kończynie. Oczywiście tego ćwiczenia nie zaleca się na samym początku. Dobrze jest, żeby decyzję o wprowadzeniu tego ćwiczenia podjął lekarz lub fizjoterapeuta. Zazwyczaj to już w nieco późniejszym etapie wprowadzamy. W warunkach domowych przydatnym ćwiczeniem będzie również chodzenie po odmuchanym materacu. Jest to takie ćwiczenie bardziej równoważne, niemniej no, w pewnym stopniu zachęca, żeby nie powiedzieć, zmusza psa do, czy kota do obciążania. Operowanej kończyny. Ponieważ no, zwierzę chodzi po niestabilnym podłożu, no to żeby się podeprzeć, automatycznie odruchowo jakby próbuje skorzystać z tej kończyny, którą do tej pory odciążał. A przy okazji, no, jeżeli już przynosi ten ciężar ciała, balansuje, no to oczywiście nie tylko uczy się na nowo z niej korzystać, ale również ćwiczy mięśnie. To są takie podstawowe działania domowe. Które się zaleca. Oczywiście w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii czy z ofizjoterapeutą tych działań może być nieco więcej, ale to już jest kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o postępowanie kliniczne, oczywiście tutaj też w pierwszej kolejności myślimy o biernych ćwiczeniach z zakresu ruchu, niemniej jakby na pierwszy plan wysuwają się ćwiczenia w wodzie, a konkretnie ćwiczenia na bieżni wodnej. Ćwiczenia w wodzie możemy rozpocząć dopiero po zdjęciu szwów. Zaletą ćwiczeń na bieżni wodnej jest przede wszystkim to, że pacjent ćwiczy w odciążeniu i dodatkowo poprzez właściwości wody jest on stabilizowany. Więc czuje się, z jednej strony czuje się pewniej, łatwiej jest mu jakby się poruszać, z drugiej strony no samo to, że on jest w wodzie i w dodatku zaczyna się ruszać podłoga no sprawia, że nie do końca czuje się pewnie więc żeby złapać równowagę żeby w cudzysłowie mówiąc uratować swoje życie on po prostu jest zmuszony do tego żeby zacząć korzystać z tej operowanej ko kończyny zaczyna się nią podpierać zaczyna nią poruszać i w większości przypadków taki pacjent, który do gabinetu wchodzi na trzech kończynach po uruchomieniu bieżni wodnej, no, okazuje się, że jednak jest w stanie używać wszystkich czterech kończyn. Mówię w większości przypadków, bo czasem w jakichś ekstremalnych sytuacjach, u bardziej wrażliwych pacjentów, czy właśnie w sytuacjach, gdy nie do końca wszystko jest OK, no, zdarza się, że ten pacjent nie jest w stanie od razu zacząć obciążać ten kończyn. Niemniej, znowu, większa część tych pacjentów po kilku sesjach, powolutku, oczywiście my też mamy swoje sposoby do tego, by psa e, zachęcić do używania tej kończyny. E, I zazwyczaj po, po kilku tych sesjach już jest dosyć duża różnica. Jeżeli chodzi o długość takiej terapii, to jest też bardzo indywidualna kwestia. Czasem po kilku spotkaniach pies zaczyna bardzo ładnie chodzić na czterech kończynach, nie tylko w wodzie, ale też normalnie na co dzień. A czasem zdarza się, że taki pacjent potrzebuje no, tych spotkań nieco więcej i, i terapia przeciąga się nawet do kilku miesięcy. Także jest to bardzo indywidualna, sprawa, natomiast faktycznie muszę przyznać, że te ćwiczenia w bieżni wodnej chyba dają najlepsze rezultaty. Oczywiście oprócz bieżni wodnej mamy szereg innych procedur do dyspozycji. Jakby na samym początku warto jest rozważyć wprowadzenie laseroterapii i magnetoterapii na operowaną okolicę. Są to zabiegi, które przede wszystkim przyspieszą regenerację tkanek. One działają też przeciwzapalnie, przeciwbólowo czy też przeciwobrzynkowo, więc w tym pierwszym etapie gojenia jak najbardziej są one wskazane. Oprócz tych zabiegów możemy wprowadzić również zabiegi z użyciem ultradźwięków. One mogą być również przydatne w późniejszym okresie rekonwalescencji, gdzie też pojawiają się już jakieś przykurcze w obrębie tkanek miękkich. Do dyspozycji mamy również kinezyterapię, czyli szereg ćwiczeń fizycznych, od ćwiczeń z przenoszeniem ciężaru ciała, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia na podestach, chodzenie po wzniesieniach, możemy wprowadzić masaże, czy też terapię blizny. Również możemy wykorzystać bieżnię suchą, na której zwierzę też, no, przez to, że rusza się ta podłoga, może to nieco bardziej zachęcić do obciążania kończyny. Poza tym tutaj terapeuta no, ma kontrolę, może w międzyczasie korygować y, sposób ustawienia kończyny, czy też w jakiś sposób y, y, zachęcać pacjenta do korzystania z tej kończyny. Y, bieżnia sucha jest również pomocna w późniejszym okresie rekonwalescencji, gdzie poprzez zmianę kąta nachylenia taśmy możemy przenieść środek ciężkości bardziej na kończyny miedniczne, co y, będzie y, korzystnie wpływało na wzrost Wzmocnienie mięśni, właśnie w tej okolicy. Oczywiście nie sposób powiedzieć tutaj o wszystkim, natomiast o tych najważniejszych, najczęściej stosowanych procedurach myślę, że tutaj Państwu opowiedziałam i przybliżyłem nieco ten temat. Na koniec chciałbym, żebyście zobaczyli, jak radzi sobie w kolejnych dniach pies po takiej operacji. Ogólnie przyjmuje się, że lepiej radzą sobie po tej operacji małe psy do 15 kg z racji tego, że są po prostu lekkie. Jednak, jak widzicie, nawet duży pies, taki jak ten owczarek, może sobie całkiem dobrze radzić po takim zabiegu. Pamiętajcie jednak, że jest to sprawa bardzo indywidualna i każde zwierzę w innym tempie będzie wracało do sprawności. Niektóre zwierzęta właściwie od razu po zabiegu są w stanie delikatnie obciążać kończynę inne potrzebują znacznie więcej czasu czasem jest to wiele tygodni Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie on dla Państwa pomocny. I oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału i oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.